Cześć Rafał. Cześć Pawle. Dzisiaj spotykamy się w atmosferze spowolnionego internetu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Chciałem się tylko ponarzekać przed pytaniem, że wypiłem właściwie całą kawę, którą sobie przygotowałem na ten odcinek, więc najwyżej zrobimy refill w trakcie. Dobra. Najwyżej. Dobrze. Jedźmy. Powiedz mi taką prostą rzecz. Dużo się o tym słyszy, mało się o tym mówi. Czym jest Product Backlog? Czym jest Product Backlog? Szalenie istotne pytanie. Kilka dni temu miałem taką rozmowę właśnie ze swoim tatą a propos Scruma i innych tam rzeczy. Trochę na kanwie tłumaczenia ludziom niewtajemniczonym, co się w życiu robi. No i rozmawialiśmy właśnie, to była rozmowa na działce, więc rozmawialiśmy właśnie o tym, jak można by zaprząc koncepcję myślenia produktowego do tego, czym mój ojciec się zajmuje od kilku lat, a mianowicie swoją działką, którą sobie zakupili z mamą i tą działkę rozwijają, domek tam postawili itd., itd. Więc czym jest Product Backlog? Również w tym kontekście. Product Backlog jest jedną listą rzeczy, pomysłów, eksperymentów, zmian, wymagań, zwał jak zwał. Rzeczy, które chcielibyśmy pewnie zwalidować. Ja chciałem powiedzieć rzeczy, które chcielibyśmy wrzucić do produktu, ale moim zdaniem to bardziej powinniśmy iść w tropem empirycznym rzeczy, pomysłów, które chcielibyśmy zwalidować. O. Więc taka krótka odpowiedź. Możemy podrążyć. Tak, chętnie. Po prostu zawsze myślałem, że Product Backlog to jest lista rzeczy, które chcemy wykonać, ale ta narracja o tym, że chcemy je zwalidować, sprawdzić eksperymentalnie, jest ciekawsza. Dobra. Czy jest obok Product Backlogu jakaś lista rzeczy, które już są zatwierdzone i wchodzą do produktu? Okej. Ale żeś z ciekawej perspektywy do tego podszedł. To ja spróbuję jeszcze raz wycofać trochę. Ale to będzie związane z twoim pytaniem, bo popatrz, że takie popularne, to jest ta rozmowa, którą mieliśmy przed sekundą. Mieliśmy taką rozmowę, drodzy widzowie naszego kanału, o tym, że Scrum jest po prostu, wylewa się takie wiadro pomyj na Scrum, że ten Scrum nie działa i to się wylewa w dużym stopniu z takiej narracji, że kurde bele, miało być nowe podejście do zarządzania projektami i cholera, nie działa ten Scrum. Nie? I on nie działa z miliona powodów, ale jednym z powodów jest takie mentalne nastawienie, że właściwie to dalej robimy to samo, co robiliśmy, tylko teraz będziemy robić to zwinnie, iteracyjnie, cokolwiek. Nie? I popatrz, że to myślenie przekłada się też na nasze postrzeganie tego biednego product backlogu, nie? Że zamiast myśleć o tym, że to jest lista pomysłów do zwalidowania, zamiast przyjąć na klatę fakt, że nie wiemy, po prostu nie wiemy. Nie wiemy, co się sprawdzi. My możemy gdybać, zakładać, ale dopóki nie wypuścimy czegoś małego, nie damy tego odbiorcom, ludziom, dla których to robimy, to wszystko, co my tam sobie wrzucamy, to są nasze założenia. I to się bardzo mocno kłóci z tym naszym terminem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli zakres z myślenia projektowego. Gdzie w myśleniu, w ogóle w koncepcji filozofii projektów, to przecież jest tak, że ty siedzisz wcześniej w ramach analizy i spisujesz sobie wszystkie rzeczy, które chcesz zrobić, bo ty wiesz, że one muszą tam być, nie? I to już nie jest w tym momencie lista pomysłów do zwalidowania. Jakby to już po prostu lista rzeczy do wykonania. Ale są problemy, które w ten sposób chcesz rozwiązać. I to jest, tutaj byśmy wyszli w ogóle ze Scruma i z pojęć Scrumowych, wrócilibyśmy do dyskusji o złożoności, kiedyś może powinniśmy o tym pogadać, że problemy złożone charakteryzują się tym, że nie wiemy właśnie. Nie ma bezpośredniego połączenia między przyczyną a skutkiem. Trzeba retrospektywnie patrzeć na rzeczy, uczyć się tych powiązań, nie? Co z czego wynika, ale dopiero jak coś zrobisz. I to jest myślenie właśnie empiryczne, skramowe. A takie myślenie predykcyjne stosowane do problemów skomplikowanych, gdzie jednak więcej rzeczy wiemy niż nie wiemy, to w tej koncepcji możemy sobie myśleć takim zakresem, nie? Że jest określony zakres, trzeba go dowieźć, jak go dowieziemy w czasie, budżecie, to jest sukces, wszyscy się cieszą. Nie? Budujemy autostradę, stawiamy dom,
nie wiem, nawet moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, wchodzi jakaś regulacja unijna, ona jest dokładnie opisana, 35 rzeczy, które trzeba zaadresować. Tam nie ma za wiele miejsca na empiryzm, nie? Bardzo długo odpowiedziałem na twoje, nie wiem czy nie, nawet nie wiem czy odpowiedziałem na twoje pytanie, Rafał. Tak i nie. No ale dałeś, bo tą listę, tam było lista, zatwierdzona lista, nie? To coś tak, tam w tą tak. Narrację było. Więc tutaj tak, jak najbardziej. Fajnie, że rozróżniłeś dwa światy. Trochę product backlog i nie wiem, project backlog? Nie wiem, czy jest coś project, takiego w ogóle. I project scope, o tak byśmy powiedzieli. O, nie? Tak, zakres. Zakres. My stawiamy znak równości często między tymi rzeczami. To są dwie fundamentalnie inne rzeczy. Mhm. Dobra, czyli product backlog jest bardziej listą pomysłów? Tak. Do sprawdzenia? Okej. Okay. Z tego co rozumiem... I jak tylko jeszcze dodam, jak dla kogoś... Bo może tak być, cholera, to dla wszystkich jakby, dla wszystkich, nie, może są ludzie, którzy są alfami, omegami, od razu łapią te różnice. Ja to zawsze po prostu trawiłem pewne rzeczy, potem do mnie wsiąkały, ale jak mamy problem ze zrozumieniem tych koncepcji, to niech każdy się zastanowi nad swoim życiem prywatnym, które to, nie chcę powiedzieć, że jest produktem, absolutnie nie chcę iść w tą narrację, to dziwna narracja, ale tam jest backlog rzeczy do zwalidowania. I teraz pomyśl sobie, czy ty cofając się 10 lat wstecz, nie? I sobie myślisz, albo teraz sobie zastanów za 10 lat, czy ty jesteś w stanie do tego podejść predykcyjnie, projektowo? Tu jest konkretna lista 365 pomysłów, które ja zrobię i tutaj jest pieczątka, jest to przybite, zatwierdzone, można to wrzucić do obróbki. Czy raczej podzielisz sobie to swoje życie i nie wchodzimy tu w żadne sprinty i tak dalej, ale uznasz, no nie mam pojęcia, to co będzie za 10 lat, to Bóg jeden raczy wiedzieć. Mniej więcej wiem, co chcę zrobić w ciągu 5 lat. Najbliższe 2 lata i rok to są już bardziej konkretne, a jak sobie myślę o kwartale przede mną, no to już w ogóle mam jakiś sensowny pomysł na to, co chcę zrobić, ale to wszystko są hipotezy i założenia, nie? Tak jak my rozmawiamy o rozwoju Akademii Zwinności, to są wszystko założenia. Robimy jakiś test, sprawdzamy, zażarło, nie zażarło, działa, mamy jakiś tam nowych klientów, nie mamy. I czasami jest niestety tak, że próbujesz coś, włożyłeś w to dużo wysiłku, miałeś ogromne nadzieje na przykład na to, wiesz, wydawało ci się, że o matko, to po prostu jest petarda, oferta w ogóle z kosmosu, super wartościowe i cisza, nie? I nie ma odzewu. No i co zrobisz, no? Nic nie zrobisz. Będziesz... Dokładnie. Zresztą wczoraj słuchałem rozmowy z Remigiuszem Mrozem, taki znany pisarz, kryminał. Episko, to mogła być ciekawa rozmowa. I on mówił w tym wywiadzie, że wiele książek, które napisał, nigdy nie zostało wydanych. Mhm. Leżą cały czas w szufladzie i prawdopodobnie nigdy nie zostaną wydane, bo mu się nie podobają, tak? Uważa, że nie są na tyle dobre, nie sprawdzą się i tak dalej. I to mi pokazało, zobacz, to jest cała książka. On mówił tam o książkach typu 500 stron. Ile to pracy kosztowało, a był w stanie to odłożyć do szuflady, tak? No. Nie starać się tego wypchnąć i zarobić na tym. To jest ciekawe, w sensie, nie wiem, trzeba by jakoś poszukać tutaj tych, gdzie widzisz połączenie też takie najbardziej jakby, wiesz, jaskrawe z tą naszą rzeczywistością, bo to jest taka perspektywa, zastanawiam się, to jest duża inwestycja czasowa, nie? Piszesz to wszystko i potem stwierdzasz, kurde, tak, czy można by teoretycznie... Taki efekt utopionych kosztów, tak, że zrobiliśmy, no spróbujmy to wypchnąć, ale czasem próba wypchnięcia jest dla nas bardziej kosztowna niż po prostu porzucenie czegoś i zajęcie się czymś sensowniejszym, nie? To tu można zahaczyć o product ownership, w ogóle ownership, nie? On jest też ownerem jakby tego, on jest ownerem swojej marki, więc on też ma świadomość, że nie może wypuścić, że inaczej. To jest to, o czym też rozmawiamy na szkoleniach, nie? Że tam jakby to jest świetny, bardzo dziękuję za ten przykład, teraz mi się to w głowie jakby wskoczyło w tym miejscu. Jest na PSPO, jest taki jeden moment, w którym dyskutujemy o wartości i mówimy o tym, żeby jest to takie sformułowanie po angielsku value over revenue extraction, czyli skup się na tym, żeby dowozić rzeczy wartościowe zamiast na monetyzacji, na wyciskaniu jak najwięcej kasy z rynku, bo to jest krótkofalowa,
To ma krótkie nogi ta strategia. I my zazwyczaj, takie przykłady, które słyszę też od innych trenerów, no to jest powrót do czasów Microsoftu, jak Steve Ballmer był głównodowodzącym i mieliśmy tutaj wtedy takie wrażenie właśnie, że Microsoft po prostu próbuje wycisnąć, wiesz, jak najwięcej hajsu. Zamiast się skupiać na tym, co jest potrzebne, to jak najwięcej hajsu z tego, co już jest. I to trochę mogłoby być taka narracja, gdyby Mróz po prostu, wiesz, wypuszczał wszystko, nie? Ale jednocześnie on ma pewnie świadomość tego, że jest jakieś takie, no jakieś minimum jakościowe, którego od niego czytelnicy oczekują, nie? I no oczywiście nie zawsze wyczujesz, tak? Czy to, co zrobiłeś, to jest, wiesz, to nie, dlatego to jest duża, trudna sztuka i ja myślę, że też, że Remigiusz Mróz, on też empirycznie w pewnym sensie na pewno podchodzi do całego tego procesu. Popatrz, że on ma ja bardzo lubię go czytać, w sensie podchodzi mi ta narracja, którą język, którym on się posługuje i popatrz, że te serie, które on uruchamia, tych książek, niektóre serie giną szybciej niż inne, no nie? I to też jest jakaś narracja właśnie o tym, że on spróbował, wszedł w pewien obszar, nie wiem, jakiś tam Druga wojna światowa, nie? Albo kryminał, czy tam osadzony w polskich górach, albo ta chyłka, nie? Albo tam była taka książka, która mi bardzo podeszła o tym, o pandemii. I patrzy pewnie, nie? Widzi po wynikach sprzedażowych, widzi po komentarzach, po opiniach. Czy to jest fajne, czy warto to kontynuować, czy nie, no. Tak, przy czym nawet wspominał w wywiadzie, że przez całe życie, jak pisał, to próbował różnych podejść, różnych scenariuszy, w sensie czasem robił plan, czasem nie robił planów. Z tego, co rozumiem, w tej chwili nie robi planów, tylko siada i zaczyna pisać, czyli bardzo zwinnie. Ale no, chodzi mi o to, że... No. Chodzi mi o to, że cały ten proces powstawania marki w zasadzie Remigiusza też polegał na tym, że on próbował różnych rzeczy, tak? Że nie jest tak, że on zawsze od pierwszej książki do tej pisze w ten sam sposób. Tak, tak. Tylko, no on próbuje bardzo różnych doszedł rzeczy. Do tego, tak? Tak, tak, tak. Tak, ale druga rzecz, to myślę, że to jest duża taka jakby, jak to się mówi, etyka pracy czy coś, w sensie, że on też tam kiedyś czytałem i to też inni nam chyba ten... Nie wiem, czy King też tak nie robi. W sensie słyszałem, to jakby, że jest takie założenie, że po prostu siadasz i piszesz. Nie? W sensie każdego dnia po prostu siadasz i robisz tam, piszesz ileś tych znaków, słów, cokolwiek. Myślę, że ponieważ mam też jakby, no siedzę cały czas jednak w tym obszarze muzycznym z tytułu zamiłowania, to też jest taka ta sama narracja przy komponowaniu muzyki. W sensie wiesz, to jakby no to jest trochę tak, że robisz ileś tam tych, wiesz, podejść, prób, tworzysz ileś tam motywów i kurde, jeden na sto nagle stwierdzasz, o matko, nie? Super, odkryłem po prostu jakieś konfiguracje dźwięków, zestaw, melodię, która na pewno jakby jest czymś unikalnym, się wyróżnia, a reszta idzie do kosza, nie? Tak, ale nie odkryłbyś jej nie grając, tak? Tylko nagle. To jest dyscyplina. To jest dyscyplina, nie? Tak. Zgadzam się. Odbiegliśmy a propos dyscypliny, tak. Od tematu. No dobra, to mamy, nie wiem ile to trwało, ale poruszyliśmy temat backlogu produktu. Czyli co, mamy listę pomysłów, którą trzeba zwalidować, nie? Tak jest. No dawaj, właśnie. Następne. I moim następnym pytaniem jest, czym są elementy product backlogu? Czy to jest czym są elementy backlogu produktu? No właśnie, czym są elementy backlogu produktu? To jest kolejne fundamentalnie istotne pytanie. Uwaga, werbel, tutaj ten, możesz, wiesz, wmontować potem werbel. To nie są historyjki użytkownika. Yeah. Nie, w sensie tak, wrzucam, bo to jest w ogóle fascynujące, jak spotykam się właśnie z ludźmi i tam w jednej organizacji jest Jira, w drugiej jest Azure DevOps, nie? I albo tam w trzeciej organizacji jest coś tam, nie? I to jaki soft jest w danej organizacji, warunkuje, co jest w backlogu produktu i jednocześnie wbudowuje to ludziom w głowę, że w backlogu produktu są user stories, a większy user stories to są feature'y, a jeszcze większy te to są epiki, nie? Więc myślę, że warto tutaj powiedzieć i przypomnieć sobie to, że Scrum jest frameworkiem, jest zestawem pewnych ram, a to, czym my to wypełnimy, to już jest
mamy tutaj dowolność, nie? Więc nikt nie powinien nas zmuszać do tego, żeby pracując nad na przykład głęboko technicznym produktem, się wciskać w technikę definiowania pomysłów, eksperymentów jako historyjki użytkownika. Więc w backlogu produktu są product backlog itemy, elementy backlogu produktu, a technika, którą wykorzystujemy do ich definiowania, już jest bardzo context dependent i zależy od nas. Faktycznie w bardzo wielu przypadkach, z tytułu tego, że jest to wdzięczna technika, bo bardzo mocno, to osobny odcinek User Stories, triggeruje rozmowę o potrzebach użytkownika, to faktycznie User Story, czyli historyjki użytkownika, są taką popularną formą, nie? Ale w backlogu produktu będziesz miał nieskończone rzeczy z poprzednich sprintów. Czasami to, które product owner uważa za istotne. Czasami to są jakieś pojedyncze zadania, które zostały. Będziesz miał wymagania niefunkcjonalne, na przykład sprawić, żeby w ramach na naszej stronie internetowej w jednej sekundzie było w stanie tam operować, nie wiem, 100 tysięcy użytkowników, nie? Czyli wydajnościowe jakieś wymaganie. Będziesz miał wymaganie związane z bezpieczeństwem, będziesz miał jakieś testy AB na przykład, czyli będziesz miał narrację o tym, że chcemy wprowadzić jakąś zmianę na stronie, która będzie połowie użytkowników się wyświetlała w taki sposób, a połowie w inny sposób, nie? Więc tam będzie tona różnych pomysłów, hipotez, o tak, no. Natomiast ważne jest to, że one będą w tym miejscu, w tym jednym miejscu. Tam będzie dług techniczny jakoś opisany, nie? Jeżeli żeśmy coś w poprzednim sprincie zawiązali na sznurki, wylali na to tonę kleju i zaszpachlowali tylko dlatego, że chcieliśmy wyjść czymś szybciej na rynek, na przykład, żeby zweryfikować jakąś hipotezę szybciej, to trzeba, powinniśmy, tak by było prawilnie i sensownie, nie dlatego, że tak mówi Scrum Guide, tylko dlatego, że chcemy mieć w każdej chwili rozeznanie, jak bardzo jesteśmy w lesie z niektórymi tematami, powinniśmy wrzucić tą adnotację do backlogu produktu, nie? Czyli informację o tym, że no, ta ściana została niewymurowana, tylko żeśmy ją zrobili z karton gipsu, desek i trzciny, nie? I wygląda ok, bo nie wiem, bo żeśmy ją otynkowali, tak? Wygląda tak reszta, ale jak przyjdzie mocniejsze trzęsienie ziemi albo wichura, to wiesz, tak jak na tym memie, nie? Andrzej to jebnie, no. Za przeproszenie. No. Dobra. W zasadzie odpowiedziałeś mi na moje następne pytanie, czyli co może zawierać product backlog? Czyli w zasadzie wszystko. Elegancko. Znaczy tematy związane z utrzymaniem mogą być w backlogu produktu, czy nie mogą? Jak myślisz? Utrzymanie. Produkt istnieje, coś w nim robisz, dłubiesz. Wiesz, wyobraź sobie, że zacząłeś pracować nad produktem, tam go, wiesz, odbudujemy go iteracyjnie, inkrementalnie, przyrostowo, on już jest na rynku, zaczyna działać, zaczynają wpadać tematy związane z jakimś tam utrzymaniem tego produktu, nie? Jakieś... Więc to gdzie to leci? Myślę, że mogą, gdyby było inaczej. No tak, to gdybyśmy mieli osobną listę na to, nie, to znowu, wszystko jest dozwolone, jakby rób to, co chce ta na świecie, w sensie, no jakby nie ma wyższego ministerstwa do spraw stosowania Scruma, natomiast nie jest to zgodne z regułami, bo uderza to w transparencję, czytelność tego, gdzie jesteśmy, ile przed nami pracy. Popatrz, że jeżeli masz tą adnotację w backlogu produktu, ty sobie jakoś to pewnie w swoim softie, z którego korzystasz, jakoś to sobie zgrupujesz, jakoś olabelujesz, otagujesz, że to jest utrzymanie na przykład, nie? Ale jeżeli masz tą adnotację, to jesteś w stanie zacząć myśleć o tym, że twój zespół wiosłuje w jakimś tempie i na przykład wprowadza takie, powiedzmy, rozwojowe działania w produkcie, jakieś nowe funkcjonalności wolniej niż zakładałeś, bo na przykład 10% czasu, 30% czasu, 50% czasu siedzą nad łataniem, czytaj dług techniczny, bo jest to jakiś produkt, który ma 30 lat, na przykład oni go przyjęli, albo jest dużo, dużo takiego bieżączki utrzymania, nie, albo coś innego, więc warto jest mieć to rozeznanie, a będziesz je miał tylko, jeżeli to będzie w jednym backlogu. Tu chyba mam dobry przykład z naszego osobistego podwórka, czyli walka ze stroną internetową i jej przyspieszanie. Tak, no. Więc wszelkie poprawki błędów, no to tak, poprawki błędów, przyspieszanie strony, zabawy czasem z czcionkami, z fontami. Wszystko siedzi w jednym backlogu razem z pomysłami na nowe rzeczy. Dokładnie. Na serwisie, nie? Dobra. No tak, no bo powiesz, bo też z mojej perspektywy, jak ja się bawię tutaj w product ownera, no to a ty się bawisz w dewelopera, w tej układance skramowej, no to ja też, i zarówno ty chcesz mieć, wiesz, jasną wiedzę, co jest dalej w kolejce, co jest najistotniejsze, jak wyglądają proporcje, że tak powiem, w backlogu, a ja też chcę mieć rozeznanie, że dobra, no jakby Rafał siedzi obecnie, nie ma go, jest wyjęty, bo między innymi przyspiesza serwis, więc dlatego nie leci jakaś nowa funkcjonalność związana, nie wiem, z nowym sposobem płatności na przykład, albo ratalnej czy coś, nie? Więc
I product owner maksymalizuje wartość, bo product owner się zastanawia, dobra, co jest dla mnie ważniejsze w tej chwili, co jest dla mnie ważniejsze w tym momencie, czy ważniejsze jest to, żeby serwis zaczął śmigać szybciej, bo na przykład często ludzie wchodzą z mobile'a, się frustrują, czy ważniejsze jest to, że będą mogli płacić ludzie Stripe'em, nie? Albo PayPal'em, albo tam czymś innym. No jakby to jakby no jest na moich barkach, nie? Tak. Ale, i kolejny temat poruszamy, również na twoich, w takim sensie, że ty też jesteś osobą zaangażowaną, siedzisz w tym produkcie, rozumiesz ten biznes, więc jesteś totalnie też jakby takie jest oczekiwanie, żebyś też mi powiedział, człowieku, ogarnij się, nie jakby odpuść sobie tego PayPala, w Polsce nikt z niego nie korzysta na przykład. Nie? Tak, czasem to jest nawet też super, z racji tego, że ja widzę produkt od środka, to jestem w stanie podpowiedzieć ci, że czegoś nie możemy zrobić, zanim czegoś innego nie zrobimy, tak? Albo nawet nie, że nie możemy. Czasem wystarczy, że nie powinniśmy, tak? Bo coś wydłuży czas pracy. I tu cudownie przechodzimy do następnego pytania, które moglibyśmy mieć na liście, o ile taka lista istnieje, pewnie istnieje, bo ty jesteś zawsze zajebiście przygotowany. Ale jak kolejkować, zarządzać backlogiem produktu? Problem jest taki, że zaczniemy odpowiadać na to pytanie wcześniej niż się zadałem teraz, więc jakoś będziesz musiał to magicznie wymyślić, zmontować, ale zarządzanie backlogiem produktu to jest szeroki termin ogólnie. Ja chciałem tylko tutaj wspomnieć o priorytetyzacji. Taki termin się pojawia, że backlog produktu jest spriorytetyzowany. Miałem dzisiaj rozmowę w jednej z organizacji, teraz dla których działam jako konsultant. Jakby fajne tam są rzeczy robione, takie no, związane w ogóle z uruchamianiem pracy w ten sposób. I no teraz taka trywialna dyskusja trwa właśnie wokół tego, jak priorytetyzować elementy w backlogu produktu. No i się pojawił, na radarze się pojawia Moscow. Nie? Moscow to jest taka technika no, istniejąca do priorytetyzacji elementów scope bardziej, project scope'u. Ja to znam z tego świata projektowego. Moscow mówi o tym, że są wymagania, które są must'ami, M, są wymagania, które są should'ami, to jest S, kudami i łątami, czyli tak zwanymi, że ich nie zrobisz, nie? No i narracja skramowa jest taka, że backlog produktu nie jest spriorytetyzowany, czyli nie opieramy się tylko i wyłącznie w oparciu o priorytety, kolejkując ten backlog produktu, tylko że backlog produktu jest uporządkowany, czyli on jest ułożony w jakiejś kolejności realizacji tych rzeczy. I to, bo mam wrażenie, że to jest trudniejsze ogólnie, ale z perspektywy pracy zespołu skramowego jest to znacznie rozsądniejsze rozwiązanie, bo kolejkowanie zmusza product ownera albo osobę inaczej, kogoś, na kogo product owner to deleguje, do odpowiedzenia sobie na jedno fundamentalnie istotne pytanie pod tytułem od czego zaczynamy albo co robimy następne, nie? A priorytetyzacja niekoniecznie ci to powie, bo jak korzystasz z takich narzędzi jak Moscow albo inna tam matryca do priorytetyzacji, to często wylądujesz w takiej sytuacji, że sobie stwierdzisz, no dobra, robię tą działkę, robię ten tam domek na działce i wiesz, i sobie myślisz, dobra, no to nie wiem, tam ogrodzenie, nie? Musi być czy nie musi? Nie, no ogrodzenie to jest must. To musi mieć dach no, nawet, dobra. Nie? No, że dach nad domkiem, nie? Dach nad, no w ogóle byśmy domek rozbili, nie? Ale tam idźmy w jakieś tam, nie wiem, na przykład nie wiem, jakaś tam ścieżka od bramy, to jest duża działka, od bramy do domku, nie? Żeby jak jest, pada deszcz i tak dalej, można było suchą tą przejść, nie? To jest ważne czy nie? No to też jest must, nie? I po prostu prowadzisz tą rozmowę z tymi interesariuszami często i słyszysz, kurde, same musty, no, same musty. Ja nie bez powodu rzuciłem tym dachem, chodziło o to, że dach jest must, ale nie możemy go zrobić pierwszego, no. No tak, masz rację. No więc to nas zmusza do tego, że dobra, no wzruszyła nas twoja historia, drogi product ownerze, ale musisz to ułożyć w kolejności, nie? Czyli jakby od czego zaczynamy. I to dlatego backlog produktu jest uporządkowany. Okej. I deweloperzy mają duży wpływ na tą kolejność. Właśnie przez pryzmat tego, co powiedziałeś, dlatego wskoczyłem w ten temat, bo ty do mnie przyjdziesz i powiesz mu, nie ma sensu robić tego ogrodzenia na przykład, dopóki, nie wiem, nie zajmiemy się, kurczę, wzmocnieniem rowu melioracyjnego wokół działki, bo to ogrodzenie po prostu wpadnie do tego rowu, nie? I mimo tego, że ja uznałem, że ten rów melioracyjny niech sobie będzie taki, jaki jest i go zrzuciłem na sam dół backlogu, to ty jako osoba, która siedzi i wykonuje tą pracę, odpowiada za to hał, uczulasz mnie, no nie stary, nie? To jest jakby ważniejsze. Czyli tu pojawia się też temat takiej współpracy między product ownerem i resztą zespołu, tak? I znowu cudownie wskakujemy w fundamentalne różnice między podejściem produktowym i projektowym.
bo w podejściu projektowym jest tak, że przychodzi biznes, mówi, co oni by chcieli, pamiętasz to predykcyjne podejście, a potem biznes, wiesz, znika i mówi, to ja za pół roku przyjdę i odbiorę, nie? Jak pracujesz z problemami złożonymi, gdzie jest masa niewiadomych, masa ryzyk będzie się materializować, nieprzewidywalne rzeczy, to nie możesz sobie pozwolić na to, że ten biznes, wiesz, dał ci tom dokumentacji i wyjechał na Malediwy i wróci. Musisz mieć tutaj, musi siedzieć obok ciebie, nie? Bo za sekundę będziesz miał do nich pierwsze pytanie pod tytułem, słuchajcie, wzięliśmy to na sprint, to było ważne 2 dni temu, właśnie się okazało, że nie wiem, tam ulewa stulecia, tak? I zalało nam całą działkę, cholera. I ta ścieżka to już w ogóle jest niewykonalna, trzeba się zastanowić nad jakimś drenażem, nie? I jeżeli nie masz tego biznesu, no to gdzie jesteś? No jesteś w lesie, nie? Zaczniesz, wiesz, będziesz musiał kombinować po prostu, zaczniesz samemu się zastanawiać nad maksymalizacją tej wartości, więc ten biznes jest potrzebny, żeby ci powiedział, dał ci jakiś kierunek, nie? Działania. Biznes w rozumieniu product ownera, no, tak, oczywiście, tak. No. No, product owner, z tego co rozumiem, jest takim przedstawicielem biznesu, tak, w naszym zespole. Mm-hmm. Nawet z tego co rozumiem, zdarza się, że product owner jest zewnętrzny. Zewnętrzny w rozumieniu, jak rozumiesz zewnętrzność product ownera? Że biznes, który przychodzi do ciebie, daje ci swojego product ownera. Mm-hmm. Tak, no, zdecydowanie. To jest bardzo pożądana sytuacja. Znaczy, bo wiesz... To jest znowu temat, który wymaga pogłębienia, bo jak ja słyszę zewnętrzny product owner, to mi się od razu w głowie ustawia, to jest moje uproszczenie tej sytuacji, z kanwy też moich doświadczeń, mi się ustawia relacja dobra, czyli to pewnie jest relacja klient-dostawca i klient swojego product ownera wstawia dostawca, wiesz, jakby relacja firma-firma, nie? A często jest, możemy wskoczyć w inne środowisko i sobie pomyśleć, uruchamiamy podejście produktowe, skramowe w dużym korpo i też mamy wtedy ludzi z IT, którzy są, kontrybują, jakby tworzą te zespoły i jest ktoś z biznesu, kto przychodzi i też tam jest często, mimo tego, że to nie są dwie firmy, to też często jest taka, wiesz, taka relacja, a tam swetry i sandały z IT versus oszołomy z biznesu, nie? Więc krzywdzące bardzo to jest, ale non-stop to słyszę, więc Scrum i praca produktowa opiera się na tym, że te dwa światy się ze sobą zbliża, nie? I też jakby jasno się edukuje, to jest rola Scrum Mastera, edukuje o oba te światy, jak powinna ta relacja wyglądać. No i potem obserwujemy oczywiście, czy ona idzie w tą stronę, czy nie. Jeżeli nie, no to trzeba jakieś działania tam korygujące. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo rozmawiamy o tym product backlogu. Jak w ogóle powstaje product backlog? Jak go stworzyć? Nie mamy nic, przychodzi biznes, mówi, że chce coś. Niech będzie ten domek na działce. I co się dalej dzieje? Kto go tworzy? No więc, jak go tworzy? To jest dobre pytanie, bo tutaj nasz ukochany przewodnik jest bardzo, po skramie jest bardzo okrojony w zawartość. Czyli to jest takie ciekawe zjawisko, które też odkrywałem, że jak się zajrzy do Scrum Guide'a, to jest nagle takie podejście, że i nagle pewnego dnia objawiony tutaj był nam product owner i backlog produktu i wszystko, nie? Więc w praktyce bardzo ważna rzecz. Myślę, że od tego trzeba zacząć. I totalnie możemy narysować analogię do naszej pracy, też współpracy, nie? Zacznij od tego, co masz. Masz jakieś pomysły w głowie. Zrzuć te pomysły i zacznij o tych pomysłach, to będzie zrąb jakiejś listy. Zacznij o tych pomysłach jak najszybciej rozmawiać, to będzie de facto refinement albo jakaś pielęgnacja tego. Ustalcie, które z tych pomysłów są gotowe do developmentu, do obróbki i zacznijcie nad nimi pracować i w międzyczasie zajmijcie się identyfikacją kolejnych pomysłów, ale ważne jest to, żeby te kolejne pomysły wynikały z tej pętli empirycznej. Czyli chodzi mi o to, że czasami będzie tak, wiesz, jeżeli robisz 15 mobilną aplikację bankową, nie? To umówmy się, to jakby ty już wiesz, to już masz długą tą listę w głowie, jeżeli byłeś product ownerem na przykład w innych instytucjach tego typu, nie? I tutaj będziemy mniej mówić o empiryzmie. Tutaj zahaczymy o tą predykcyjność, bo nie odkrywamy tutaj, wiesz, Ameryki na nowo, nie?
cały czas oczywiście jest miejsce na walidację jak najszybszą, bo może nasz customer base jest zupełnie inny. Pomyśl sobie o tym, jak wiele lat temu mBank wchodził na rynek na przykład, nie? Jako bank taki digitalowy bardzo mocno. Oni na maksa jakby definiowali to, jak powinny te usługi wyglądać. Nie? A czasami jest tak, że pracujesz z jakimś tematem, jako tematem startupowym, to jest zupełnie nowy pomysł i ty masz jakiś zgrubny pomysł na to, od czego można by zacząć, ale jak najszybciej chcesz zweryfikować, czy ten kierunek jest dobry, więc nie napinamy się na to, że ten backlog produktu musi być, nie można użyć takiego sformułowania, jakkolwiek kompletny czy wyczerpujący, nie ma takiego sformułowania. Teraz tak, jak konkretnie dojść do tych pomysłów? Tu byśmy zeszli w różnego rodzaju praktyki, ćwiczenia poboczne, które nie są częścią frameworku skramowego, ale pamiętajmy, Scrum jest frameworkiem, można korzystać z różnych pobocznych narzędzi. To, co ja często robię, to jest story mapping. To jest jedna z praktyk. Story mapping to jest taka filozofia, w której narzędzie, w którym staramy się sobie skompletować pewną historię przejścia użytkownika przez różne obszary naszej aplikacji, różne kroki, które on wykonuje, identyfikujemy je. Taka dekompozycja ogólnego flow na zasadzie: mamy księgarnię internetową, chcielibyśmy oczywiście pieniądze się zarabiać ze sprzedaży, ale co ten użytkownik wykonuje w ramach tej księgarni? Co on, wiesz, którymi on tam chodzi ścieżkami? Jakiego rodzaju części tego produktu on odwiedza? Co się dzieje? Nie? Że jak się loguje, to może się zlogować na 15 różnych sposobów. Co się dzieje po zalogowaniu? Jaki ekran widzi? I tak dalej, i tak dalej. Więc user story mapping to jest jedna fajna technika. Ona na pewno, to jest warsztat, kilkugodzinny warsztat, w którym powinien brać udział cały zespół, interesariusze idealnie, ktoś powinien to facylitować, to jest trudny warsztat, wiesz, to wymaga przestrzeni, online'owo możesz to robić w muralach i innych Miro, fajnie by było spróbować się spotkać, jeżeli to jest możliwe oczywiście, w jednej lokalizacji stanąć przed tablicą i sobie rozrysować, jak taka mapa mogłaby wyglądać. Ona generuje masę pomysłów, i ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że to nie jest tak, że to jest właśnie ta kompletna lista, tylko to jest masa hipotez znowu i te hipotezy trafiają do backlogu produktu, te, które product owner uznaje za sensowne i zaczynamy je po kolei walidować. Nie? Tylko to jest technika dobra na taki produkt właśnie z konkretnym odbiorcą po drugiej stronie, jakimś użytkownikiem, który po tej aplikacji nawiguje. Nie? Pytanie, co zrobić, jak definiować backlog produktu, jak robisz jakiś techniczny bardzo temat, jakieś rozwiązanie, jakiś komponent systemu na przykład, który będzie konsumowany przez coś innego, przez inny element systemu albo część naszego obrazka i nie ma tego użytkownika, nie ma tego przysłowiowego pana Zdzicha, który się loguje do aplikacji albo robi zakupy. Więc wtedy trzeba pokombinować innymi ścieżkami. Inny pomysł, który mi przychodzi do głowy, to jest impact mapping, mapowanie, czyli taka technika Gojko Adzicza, która jest trochę daje nam trochę szersze spojrzenie niż, znaczy szersze, nie wiem, czy to jest dobre sformułowanie, niż już jest story mapping, ale może nas trochę oderwać od tej perspektywy ścieżki użytkownika. Ale pomaga też takie rozpisanie sobie, jakie są elementy tego systemu i wejście w głębiej po prostu, co te elementy powinny robić. Czyli to jest taka trochę praca, wiesz, przy tablicy. Ważne, żeby tam był cały zbiór ludzi, którzy się zastanawiają, dobra, jak zdekomponować ten duży... Musimy się wtedy z tym zespołem zastanowić, jak ten duży element systemu, w jaki sposób można by go rozłożyć na mniejsze kawałki. Tutaj to się nazywa dekompozycją. Chyba tak... Staram się termin z angielskiego wyciągnąć, ale jakbyście mieli coś googlować, to właśnie Product Backlog Item Decomposition. Są różne narzędzia do tego dostępne. Takie najpopularniejsze, na które pewnie traficie, to będzie model pajączka Spider Mike'a Kona, który jest wdzięcznym takim bazowym modelem. Tam jest pięć ścieżek, po których można próbować rozłożyć coś dużego na mniejsze kawałki. Pięć takich sugestii, jakby pytań, które możecie sobie zadawać. No. Tak okrutnie to pytanie. Czy wszystkie elementy backlogu produktu powinny być zdekomponowane? A czemu to okrutnie zdałeś? Bo podejrzewam, że znam odpowiedź. No ale to właśnie, obróćmy to pytanie. Co by się stało, albo inaczej, jakie będą konsekwencje decyzji o tym, że dekomponujemy wszystkie elementy backlogu produktu, cokolwiek to znaczy wszystkie.
bo wiem, że nie mamy wszystkich nigdy, ale idźmy, to, że mamy dużo tych elementów, to co by się, jakie są konsekwencje? Zamiast produktu robimy projekt. Odpowiedz na to. Zamiast produktu co? Robimy projekt. Robimy projekt. Tak, i znowu, no fundamentalnie istotne pytanie, czy jesteśmy w domenie skomplikowanej, w której to ma sens, bo robimy coś przewidywalnego, to wtedy, wiesz, feel free, 2 miesiące analizy, robisz dokładnie to. Ostatnio też miałem taką historię zasłyszaną, już nie chcę tu podawać szczegółów, ale była taka narracja, że nie wszystkie tematy da się rozwiązywać empirycznie. Czasami są tematy, w których jest tak dużo standardów, jakichś tam norm, regulacji, że nie można sobie pozwolić na takie, wiesz, podejście empiryczne, że wtedy trzeba poświęcić kupę czasu upfront. Wiesz, może tutaj, ja nie pracowałem w takich branżach, więc nie jestem w stanie się odnieść, ale może jakaś awiacja, może jakiś tam space exploration i tak dalej, nie? Że wtedy będziesz to po prostu dekomponował, ale to jest chyba trochę dyskusja o tym, że świadomie poświęcasz, cały czas możesz pracować modelem empirycznym, ale świadomie zwiększasz pulę czasu, którą poświęcasz na próbę identyfikacji tematów upfront, nie? Bo wiesz, że to jest bardzo, że jakby ryzyko wykopytnięcia jest bardzo duże, nie? Zresztą my mamy tą przestrzeń też, jak pracujemy skramowo. Nie ma powiedziane, ile możesz, a ile nie możesz refinementować. Możesz, masz tu dowolność, nie? Ważne jest to, żeby każdy sprint coś dowoził, żebyś był w stanie tą pętlę empiryczną uruchomić. Ale jak potrzebujesz 50% czasu refinować, no to wiesz, może taka jest potrzeba, nie? Siedzisz i analizujesz, nie? Dobrze. Czy w takim razie product backlog może być zmieniany, ale nie w sensie takim, że dodajemy kolejne elementy, tylko zmieniamy istniejące? Może być, będzie na 100% zmieniany, będzie uzupełniany, dlatego że na bieżąco będziemy się dowiadywać nowych rzeczy i uwzględniać je w kolejnych pomysłach. Będzie również zmieniany od takiej strony może kontrowersyjnej dla osób, które zwłaszcza się wywodzą ze środowiska projektowego. Będziesz usuwał elementy z backlogu produktu. Będziesz usuwał, bo znowu wracamy do dbania o taką czytelność, przejrzystość. Pamiętaj, że backlog produktu to jest trochę taki... Używamy tych niefortunnych sformułowań, jak używamy terminu artefakt. Nie? Jakby no, ale mówię niefortunnych, bo to wiesz... Ogólnie tłumaczenie zwinności nie jest proste, a jeszcze jak wrzucisz takie terminy jak transparencja, artefakt, wiesz, inkrementy, to już w ogóle się robi jazda, ale jest to pewien mechanizm promieniujący, informujący o tym, gdzie jesteśmy. I ta transparencja polega na tym, że ludzie mogą sobie tam wszyscy zainteresowani zajrzeć i będą wiedzieli, gdzie jesteśmy, co przed nami, nie? I z tego tytułu dbanie o to, żeby tam były rzeczy relewantne, a nie żeby, wiesz, z perspektywy product ownera jest bardzo istotne, bo takie niefajne sytuacje, które widziałem, to był właśnie podyktowane też tym product ownershipem, takim słabym w cudzysłowie, w sensie takim mało asertywnym product ownershipem, czyli przychodzi interesariusz z jakimś totalnie od czapy pomysłem, niezwiązanym w ogóle z, wiesz, z kierunkiem, w którym idziemy, z wizją produktu itd. I ten product owner, żeby nie wejść w jakiś konflikt, jakąś trudną dyskusję, to mówi, dobra, to ja to dorzucę do backlogu produktu, nie? I potem, kurde, w tym backlogu produktu od sasa do lasa, jakieś w ogóle, wiesz, poronione pomysły, nie wiadomo w ogóle skąd one się tam wzięły. Impact mapping swoją drogą, technika, o której wspomnieliśmy, jest bardzo też dobrym narzędziem, żeby w miarę sprawnie przeprowadzić walidację tych pomysłów, które mamy w backlogu produktu i upewnić się, że te rzeczy, które tam są, to one nam po coś tam są, one mają w którymś kierunku nas pchać jako hipotezy, nie? No. Dobra, a powiedz, trochę już wspomnieliśmy o tym, no bo ta aktualizacja, zmienianie, udoskonalanie backlogu produktu. Możesz spróbować mi uświadomić, w którym momencie to się odbywa? Tak. Non-stop to się odbywa, drugi Rafał. Popatrz, nie ma za co, to najkrótsza odpowiedź. A wiesz co, wtrącę się i dopytam. Czyli no. Przykładowo, bo zmieniać product backlog kto może? Tylko product owner czy cały zespół? No to jest kolejne pytanie tutaj wrzucasz, które wymaga osobnej dyskusji. To ale powiedz mi teraz wiesz szybko. Wiesz co, zastanawiam się, czy... Czy się szybko. Nie da? Każdy. Słucham? Szybko.
Każdy Dobra, może. chodzi mi o to, Każdy może. czyli jeśli dobrze rozumiem, siedzi deweloper, koduje coś, już wracam do IT, koduje i nagle mu przychodzi do głowy, że coś. Może przerwać pracę i zmienić coś w backlogu? Na luzaku. Ja bym powiedział, wiesz co, patrz, istotne jest tutaj rozłożenie odpowiedzialności. To, co się dzieje w backlogu produktu, za to głowę kładzie product owner. Ale fajnie by było, żebyśmy myśleli o tych product ownerach, nie jako o strażnikach po prostu backlogu z tarczą i mieczem, którzy sami tam wszystko są wąskim gardłem i wszystkie zmiany oni muszą wprowadzić, tylko fajnie, żebyśmy myśleli o nich jako o takich opiekunach ogrodu pewnego ogrodu, nie? I teraz to, co tam jakby będzie się zmieniało w ramach tej listy pomysłów na ten ogród, to super było, jakby tam kontrybuowało całe rzesze ludzi, którzy między innymi siedzą na placu boju w tym ogrodzie i odkrywają pewne rzeczy, nie? Odkryją na przykład, że cholera, psu non-stop, ten kret nam głowę zawraca, trzeba by rozłożyć tutaj siatkę jakąś, nie? Na przykład przed tym, jak położymy trawnik. Więc tego typu rzeczy powinny być wrzucane przez deweloperów, przez interesariuszy. Ważne jest to, żeby ten product owner wiedział o tych zmianach, nie? I to wyjdzie albo w bezpośredniej komunikacji, albo w ramach sesji refinementu. Wiesz, przed tym, jak sobie powiemy, że coś jest ready for development, to ta rozmowa powinna się odbyć. I znowu wracamy do tego tematu, że product owner musi cały czas być w kontakcie z zespołem. Tak, tylko też nie chciałbym, żebyśmy, masz rację, tak, on powinien być, ja bym powiedział inaczej, on powinien być dostępny dla zespołu, o tak, cały czas, niekoniecznie, a co jeśli pracujesz w bardzo dużym setupie, skalowanym środowisku, tych zespołów jest wiele, ty jesteś product ownerem, jednocześnie jesteś jakimś tam dyrektorem całego departamentu pionu, jeździsz po konferencjach, masz masę tematów poza Scrumem i product developmentem, nie? To w takiej sytuacji rozmawiasz po prostu z tymi osobami, które są wokół ciebie w twoim otoczeniu, z interesariuszami, z deweloperami, rozmawiasz i świadomie delegujesz pewne swoje aktywności. Mówisz im, słuchajcie, jeżeli chodzi o tematy z tym związane, to ja jestem spoko z tym, żebyście samodzielnie robili pewne ruchy. Poinformujcie mnie o tym na przykład, nie? Po prostu, żebym mógł sobie do tego zajrzeć tam później. Tutaj mogłoby paść pytanie pogłębiające, okej, hola, ale jak się upewnić, żeby ci ludzie nie zaczęli wiosłać w zupełnie innym kierunku, nie? No jak się upewnić? No upewnić się tak, że ja jako product owner odpowiadam za zdefiniowanie wizji tego, co, gdzie w ogóle, jaki problem my rozwiązujemy, nie? Dla kogo? W którą stronę chcemy iść? Ten kierunek ogólny, wysokopoziomowy, to jest na mnie. Stąd są te cele produktu i cele sprintu na przykład, tak? Tak. Z tego wynika cel produktu, cele sprintu również. I jeżeli dbamy o to i znowu Scrum Master powinien zadbać o to, żeby product owner to rozumiał, to jeżeli mamy ten mechanizm in place, czyli on działa, to jest znacznie mniejsze ryzyko, że ten zespół gdzieś tam, wiesz, powiosłuje w zupełnie innym kierunku, nie? Więc mamy tu dowolność. O tak, każdy, kto ma jakiś pomysł na to, co można by dorzucić, może to robić, tylko fajnie by było, żeby to było w takiej zdrowej relacji z product ownerem, żeby nie było też tak, że te działania finalnie doprowadzą tego śmietnika. Więc to też zahacza o pewną dojrzałość całego otoczenia skramowego. Jeżeli jesteśmy na samym początku wdrażania pracy w ten sposób, to pewnie więcej będzie tej dyrektywnej pracy product ownera, więcej kontroli nad tym. Jeżeli coraz bardziej się rozkręcamy, rozumiemy, jak to działa, ufamy sobie nawzajem, wchodzimy głębiej w ten mechanizm pracy w sposób empiryczny, walidacji hipotez, rozumiemy, że jest ta kotwica, ten North Star i tak dalej, do którego się kierujemy, czy ta wizja, cele produktu, to stopniowo product owner będzie to uwalniał, jakby brzydko mówiąc, opuszczał te elementy, nie? Trochę tak jak w rodzinie, wiesz, jak jesteś w związku i coraz dłużej jesteś w tym związku, to zaczynasz rozumieć, w których obszarach możesz podejmować pewne decyzje samodzielnie, a w których obszarach musisz się skonsultować z mężem albo z żoną. Nie wiem, może dziwna analogia. Ale straciliśmy poprzednie pytanie, kurde. Bele. Czyli kiedy aktualizujemy, modyfikujemy i udoskonalamy Tak, no więc robimy to non-stop. Robimy to non-stop, dlatego że non-stop się uczymy, non-stop się dowiadujemy rzeczy. I to jest, i to może być coś, co jest bardzo niekomfortowe dla osób, które nie chcą, żeby tak było. Dla osób, co mam na myśli, nie chcą, żeby tak było. Jak ja zaczynałem pracę zawodową, byłem project managerem, to ja nie chciałem. Ja miałem bardzo dużą potrzebę kontroli, nie? Żeby wszystko było zgodnie z planem. Cholera, ja cały czas tak mam, nie? W życiu. Ale jednocześnie nauczyłem się, że życie jest po prostu, cytując klasyka, ostre jak maczeta, nie? I nie jesteś w stanie przewidzieć rzeczy, więc warto jest mieć w sobie tę otwartość, że
jest pewien, dopóki mam pewien mechanizm obserwacji, radzenia sobie z tymi nowymi pomysłami, zmianami i tak dalej, to ten mechanizm daje mi większe poczucie, chciałem powiedzieć pewności, ale większe poczucie kontroli nad tym, że mi te pomysły nie uciekną, że ja je przegapię, że nie doprecyzuję pewnych rzeczy na czas i tak dalej, bo jest ten mechanizm. Ten mechanizm się w Scrumie nazywa refinementem, pielęgnacją backlogu produktu. Kiedyś się nazywał groomingiem, ale ten termin wyleciał z uwagi na konotacje tam jakieś negatywne, językowe. Więc odpowiedź na pytanie, kiedy się odbywa refinement, odbywa się non-stop, a drugie pytanie pogłębiające, kto bierze udział na przykład w refinementie, jest takie, kto jakby bierze udział taki zestaw osób, jakie uznajemy za stosowne w kontekście analizy danego zagadnienia, nie? Czyli jeżeli w naszym tam, nie wiem, na naszym portalu w następnym sprincie chcemy się przymierzyć do zmiany ułożenia siatki reklamowej, to idę, pukam do Mariana idę w sensie jako product owner pewnie, albo ktoś z zespołu, zapukam do Mariana z pionu reklamowego i powiem: Marian, słuchaj, no taki temat się szykuje, chcemy zmienić ułożenie siatki reklamowej, bo chcemy, nie wiem, uwypuklić na przykład bardziej widget, który nam zapisuje ludzi na cyfrową subskrypcję. Czy mógłbyś się pojawić u nas na refinementie, żebyśmy sobie pogadali o tym, jakie to może mieć konsekwencje, bo ty w tym siedzisz non-stop, analizujesz statystyki tych reklam, widzisz, jak wygląda ich widoczność, jak zmiany, które wprowadzamy, wpływają na ich widoczność, jak to wpływa na dochód dla firmy i tak dalej. Więc to będzie bardzo kontekstowe i może być tak, że na przykład dwóch deweloperów, nie, z 8-osobowego składu się tam pojawi i to wystarczy. Nie? Może być tak, że tu nie będzie produktu na przykład na tym refinementie, bo uznał, że no nie wiem, cholera, kurde, jest w Szanghaju, coś tam robi, nie? No wiesz, no to nie jest tak, że nie ma produktora, nie ma refinementu, no to by był hardcore dopiero. Powiedz mi, bo z tego, co zrozumiałem, to product backlog jest dość dostępną listą. Czy to jest kwestia tej transparentności? W sensie dążę do zapytania, czy każdy łącznie z interesariuszami, znaczy dobra, wszyscy tu są interesariuszami, ale na przykład biznes przechodzący z zewnątrz ma dostęp do product backlogu? Ale pytanie, no petarda. No, pytanie tutaj, poziom trzeci PSN. wiesz co? Interesariusze, wszyscy, którzy są, tak można by sobie uprościć definicję, wszystkie osoby, które są zainteresowane albo mają wpływ na produkt, więc tu bym też, no to nie muszą to być wszyscy. Transparencja backlogu produktu oznacza, że on jest dostępny, widoczny, czytelny. To znaczy, że sytuacja, w której product owner gdzieś go tam trzyma na swoim SharePointie w Excelu zahasłowanym, to nie jest to, o co chodzi, nie? Natomiast no, pytanie, co by się stało, jakby organizacja upubliczniała swój, bo to było to pytanie, upubliczniała backlog produktu na zewnątrz dla innych firm do wglądu. Nie. To jest to w pytanie? Sensie, nie? Domyślam się, okay, że tak to już nie robimy, chyba że nie wiem, spółka giełdowa jakaś. Nie, no tak nie robimy. Ale chodzi mi o udostępnianie tego product backlogu osobom, które, nie wiem, zleciły nam jakieś zadanie, ale niekoniecznie się na tym znają w ogóle. No dobra, bo ten termin zleciły, w sensie przyszły z jakimś pomysłem, który product owner uznał za stosowny, wrzucił go do backlogu produktu, tak, to tak, sobie tak, tak powiedzmy. Nie mam tu jednej odpowiedzi dla ciebie, ja bym zadbał o to, żeby osoby, które są zainteresowane z perspektywy Scrum Mastera tym, co się dzieje w produkcie, miały tam wgląd i już. Więc jeżeli to jest taki zawód, no bo wiesz, jeżeli nie mają tego wglądu, no to mamy znowu wąskie gardło, nie? Będziemy pukać do product ownera albo do deweloperów, będziemy ich odciągać, wiesz, a co jeśli po prostu byśmy udostępnili takie radiatory informacji, jak backlog produktu, jak sprint backlog, jak jakieś może elementy, jakieś tablice pokazujące to, co się dzieje w teamie, nie? Może to dzięki temu, bo tak się dzieje w praktyce, utniemy w ogóle jakąś część konwersacji, które są, wiesz, takimi konwersacjami właśnie update'owymi i tak dalej, które może niekoniecznie wnoszą jakąś wartość, a zaspokajają ciekawość kogoś, nie? Więc zadbałbym o tą widoczność. Okay. No, bo zadałem to pytanie trochę ze względu na to, że wyobrażam sobie po prostu takie niebezpieczeństwo, że przychodzi ktoś, niech będzie ten biznes, i właśnie próbuje zrobić wrzutkę bezpośrednio w backlog. No tak, ale to jest bardziej o moim zdaniem o relacji, o tym, że tą relację trzeba jakoś ustrukturyzować, ułożyć, jakieś zaufanie zbudować, no bo jeżeli mamy, wiesz, jesteśmy na poziomie zero, zaczynamy dopiero i każdy sobie przychodzi, sobie robi co chce w tym backlogu,
naturalnie to będzie chaos, nie? Więc na tym zerowym poziomie jakby dojrzałości, jak jesteśmy na starcie, myślę, że warto sobie ułożyć tą relację, powiedzieć, słuchajcie, product owner agreguje potrzeby interesariuszy, rozmawia z nim, bla, 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 idźcie, gadajcie z nim, nie? Długofalowo, jak już ten mechanizm zacznie działać, ta relacja z interesariuszami się zbliży, będziemy mieli fajne takie stosunki oparte na zaufaniu, to będzie więcej przestrzeni na to, żeby pewne, że ej, tam dorzuciłem jakiś temat, po naszej rozmowie, na przykład do backlogu, nie, jakby tam informacja do product ownera, nie? Więc myślę, że to jest też wszystko kwestia obserwacji i patrzenia, co się dzieje, to jest rola Scrum Mastera, co się dzieje z tym backlogiem produktu, w którą stronę, wiesz, w którą stronę to idzie procesowo, nad jak wieloma rzeczami w tym backlogu produktu product owner ma ogar, a jak wiele jest poza jego ogarem, i jeżeli jest dużo rzeczy poza tym ogarem, no to znaczy, że pewnie trzeba się pewnie zwalidować, zreewaluować to, jak podchodzimy do tematu zarządzania backlogiem produktu. Tu mam takie pytanie, jeszcze mi się nasunęło. Przypuśćmy, że ten deweloper wrzuca coś do backlogu. W które miejsce on to wrzuca? Nawiązanie do kolejności elementów, tak? Okej, to też jest kwestia do dogadania z product ownerem. Za kolejkowanie elementów backlogu produktu odpowiada product owner, więc tu musiałabyś naturalnie pójść informacja do niego, stary, słuchaj, jest taka opcja, tutaj ustal, gdzie to ma być. Więc pewnie byś to gdzieś wrzucił na dole listy albo coś w tym stylu, tak, od strony praktycznej. Albo możesz to wrzucić gdzieś tam niżej, może macie taką jakiś taki segment, który nazwaliście sobie do zrefinementowania czy coś. I umknęła mi myśl, więc myślę, że tak, zakładając, to jest ta odpowiedź, zakładając, że będzie miała miejsce jakiś follow-up, jakaś rozmowa z product ownerem, ale jestem w stanie sobie też wyobrazić sytuację, że jeżeli mamy bardzo duży poziom zaufania między product ownerem i zespołem, to product owner naprawdę będzie miał, wiesz, mały wgląd jakby w to, co się tam w środku dzieje. To może brzmieć bardzo hardkorowo, ale pomyśl sobie o kimś, kto, wiesz, kto prowadzi biznes, ma zaangażowany zespół, zespół wie, co ma robić, zespół rozumie swoje cele, rozumie kierunek działania, to czy wiesz, czy to jest niedopuszczalna sytuacja, żeby ktoś tam po prostu wszedł, wrzucił coś, ustalił, że to jest piąte na liście, bo to jest teraz najważniejsze, bo nie wiem, bo szykujemy się do jakiejś kampanii promocyjnej czy coś i trzeba zrobić nowe kreacje. Nie, uważam, że to jest jak najbardziej dopuszczalne, tak? No zresztą wiem, że product owner jest odpowiedzialny za product backlog, ale to absolutnie nie musi on fizycznie tego układać, tak? No właśnie, więc i wiesz, myślę, że to my rozmawiamy, to jest scenariusz jednak taki bardziej zaawansowany, takiej dłuższej, inaczej, wynikający z dłuższej relacji, takiej fajnie ułożonej relacji między teamem i product teamem, teamami product ownerem. Więc dla osób, które dopiero wchodzą jakby w ten model pracy albo dopiero zaczynają, no to myślę, że można to na razie uprościć do tej relacji, że dobra, czy to jest product owner, to jest u niego, nie? I po prostu z biegiem czasu będziecie to poluzowywać, trochę się odnajdywać w tym lepiej. No. Tak, żeby to uprościć trochę też, wiesz, żeby nie było też tak, że teraz po prostu mamy to zrozumienie product ownera i że on to po prostu gdzieś lata w chmurach. Fajna robota, nie ma go, nie? W jakiej formie może w ogóle istnieć product backlog? Czy musi być to lista typu stos, czy może być to tablica Kanban, nie wiem co jeszcze? No tablicę Kanban będziemy, wiesz co, no właśnie, bo zahaczamy o, mogliśmy zahaczyć o praktyki właśnie z Kanbanu płynące. Myślę, że większość osób jak będzie o tym myślała, to będzie jednak miała ten pogląd na perspektywę sprintu, że na sprincie masz tablicę kanbanową i jakby tam sobie fajnie wizualizujesz to, co się dzieje w sprincie. Natomiast kanban można zaprząc też taką, biorąc taką filozofię, to się nazywa upstream, czyli taką jakby no listę, którą budujesz, zestaw pomysłów, który jakby jest wstępem dopiero do obróbki. Upstream to jest informacja o tym, co przed nami. Upstream generalnie to jest backlog produktu w dużym stopniu. Natomiast wracając do Scrama, to jest to lista uporządkowana, wiadomo co będzie robione w jakiej kolejności. Teraz jaki ta lista będzie miała kształt? Mamy tutaj dużo swobody, natomiast musi to być zbudowane w taki sposób, żeby jednak było
wiadomo, od czego zacząć, nie? Więc to jest chyba ta istotna kwestia. Upstream fajnie to układa, bo ten upstream, to wyobraźcie sobie taki lejek po prostu, który się zwęża i ten lejek też może mieć pewne etapy, nie? Możesz powiedzieć, że ogólne pomysły, nie wiem, tam przegadane z interesariuszami, po refinementie z zespołem, ready for development, nie? I one też będą ułożone w liście. I możesz spokojnie zrobić w ten sposób. Nawet powiem szczerze, że to poprawiło transparencję backlogu, jak zestawisz to z taką listą w Jirze, która jest po prostu od góry do dołu i wiesz, nie wiadomo, no, poza kolejnością, to nie wiesz, czy tam są rzeczy, na jakim etapie one są shot refinementu. Okay. Mamy Dobra. Swobodę tutaj. No. Myślę, że na dzisiaj to wszystkie pytania o Product Backlog. Może jeszcze popytam cię kiedyś, jak mi przyjdzie coś do głowy. Myślę, że następną to możemy zrobić o Sprint Backlog. Tak, taka dobra kontynuacja. Spoko. Dobrze. No. Dziękuję. Dobra, fajnie. Bardzo ci dziękuję za te pytania. Ja tobie za odpowiedzi. Umówione. Jedziemy dalej. Do zobaczenia. Do zobaczyska.